Witamy telewidzów Królewska TV. Jest 10 grudnia 2015 roku. Spotkaliśmy się. Przedstawię nową osobę na naszym spotkaniach przy okrągłym stoliku. Proszę bardzo, daję głos. Sławomir Salową, inżynier i były pilot wojskowy. Tak, i w rozmowie przedtem dowiedziałam się, że pan Sławomir Salomon kandydował na prezydenta III RP. Proszę opowiedzieć trochę o tym. Tak, byłem zmuszony w 2005 roku kandydować ze względu na to, że większość ludzi zwracała się do mnie, że dziwne, że jeszcze funkcjonuje w realnym świecie. Po tym, co udało mi się zabezpieczyć w przestrzeni gospodarczo-politycznej w aspektach strat, które na masową skalę grupy polityczne, nie tylko mi, akurat moja osoba była tylko przykładem, robiły, a były to straty potężne. No w tle mamy oczywiście też serię, jak zwykle, morderstw i w związku z tym był to pewien desperacki akt nagłośnienia swojej osoby. A teraz, w roku 2015, spotkaliśmy się w Konstantynowie Łódzkim na Sejmie Walnym 14 listopada i obecnie jest pan marszałkiem Sejmiku Ziemskiego Grodzkiego, Wrocławia, a pan Mariusz Szczytyński posłem ziemskim, ale prawdopodobnie na Sejmie Walnym w Wiśniczu 19 i 20 grudnia będzie zastępował marszałka, o ile dobrze zrozumiałam. Jeżeli pan Krzysztof Król nie przyjedzie, to tak prawdopodobnie się stanie. No dobrze. No tak tego. No to teraz trzeba przejść do głównego tematu. Tak. Dzisiaj głównym tematem, proszę państwa, jest dość drażliwy temat, do którego długo się przygotowywaliśmy. Jest to siódma seria naszych spotkań moich z panem Mariuszem Szczytyńskim. Także te filmy będą opatrzone tym numerem 7, kropka i następna część. O co chodzi? Coraz więcej Polaków nie chce chodzić do kościoła, nie chodzi do kościoła, szczególnie młodzież. Młode pokolenia występują na różne sposoby z kościoła albo określają się jako, powiedzmy, katolicy wierzący, nie praktykujący, prawda? Coraz częstsze jest to określenie, czyli kończy się, zaczyna się na chrzcie, powiedzmy, dziecka, już tam komunia jeszcze pierwsza się odbywa, ale już tam dalej różnie to bywa. Dlaczego tak się dzieje, to nie jest dzisiaj naszym tematem, tylko ja ustalam ten fakt jako wstęp do naszej rozmowy i my proponujemy rozwinąć temat w kierunku alternatywy dla Polaków, duchowej alternatywy, tak żeby nie zrobić sobie, państwu i sobie, Polakom, większej krzywdy, czyli tak zwanego z deszczu pod rynnę. I być może to starczy na razie zagajenia. No dobrze. Tutaj poruszyliśmy kwestie religijne i one są związane z wiarą, ale religia z reguły się ludziom kojarzy z jakąś procedurą, z jakimś kultem, czyli jakieś tam postępowanie i tak dalej. Ale mamy takie podstawowe pytanie, które będzie dotyczyć wszystkich Polaków. Co mieliśmy na początku? Jaką wiarę mieliśmy na początku? I czym to było uwarunkowane? Jak to wszystko wyglądało? Takie pytanie powinniśmy sobie zadać. Czyli my musimy się cofnąć bardzo daleko. Musimy się cofnąć geograficznie, i religijnie, jeżeli można tak to nazwać, bo słowo religia to jest świeże słowo, które dotyczy jakiejś procedury, jak mówiłem. Natomiast, no właśnie, podstawowe pytanie, co było przed czasami Mieszka?
No bo wszyscy mniej więcej jesteśmy wychowani, że w 966 roku za czasów Mieszka z automatu powstało państwo polskie, tak się uczy dzieci w szkole. Raz, że powstało państwo polskie, no i było przyjęcie chrztu Polski. To jest ostro świętowane. Ale pytanie, co było wcześniej? Albo jeszcze dalej? W części filmów historycznych ja odpowiedziałem w sumie na te kwestie jakby geograficzne. Jak Polska wyglądała. Mało tego, ostatnio nawet doszłem tutaj do pewnych map, gdzie Wenedowie, bo to też była nazwa Polaków. Polacy to jest nazwa nie taka stara, to jest dość świeża nazwa. My się nazywaliśmy Sarmaci, Wenedowie i chyba jeszcze ileś tam nas. Ale Polachy. Jest to Lachy w słowie Polachy, nie? Polacy. No, Polacy czy Lachowie, o w ten sposób i tak dalej. Czyli geograficznie właśnie doszedłem do takiej mapy, gdzie północna Francja z Brytanią to była zachodnia forpoczta Lechitów. No, możemy tutaj, najczęstsze takie określenie jest Lechici. Czyli mamy od Brytanii po Sahalin. No wiecie, gdzie jest Sahalin? Sahalin jest, jest wyspą na północy od Wysp Japońskich. I znajduje się na Oceanie Spokojnym. Po drodze mamy jeszcze tak zwany mur polski, który się od dzisiaj nazywa murem chińskim. A więc było tak ogromne państwo, ono funkcjonowało na zasadzie wolnej federacji, ale musiało być czymś scementowane, bo inaczej by to nie hulało, nie funkcjonowało, a funkcjonowało. O tym historia nie mówi. I Polacy też nie mogą wiedzieć o tym, że to się nazywało po łacinie Polonorum Imperia. Dokładnie tak. Czyli Imperium Polaków. Że to był taki ogromny kraj. Dzisiaj szczątkami tej potęgi, gigantycznym państwem, które funkcjonowało w historii, to jest właśnie, to są kraje słowiańskie. One się już nie zaczynają od Brytanii, czyli od Półwyspu Brytońskiego. Tylko się zaczyna, powiedzmy, od Nysy, dokładnie od Budziszyna, mniej więcej tamte okolice, bo tam jeszcze zostali Serbo-Użyczanie. To jest zachodnia forpoczta Lechitów. Ale po co ja tutaj mówię taki wstęp geograficzny? On jest tutaj nam potrzebny będzie, bo zadajmy sobie pytanie, jak funkcjonowało takie potężne państwo, takie imperium? Jak ono, przecież ono musiało jakoś funkcjonować. Przecież to byłaby wolna Amerykanka, każdy robi co chce, a jednak mniej więcej to funkcjonowało. Była Lechia Zachodnia, była Lechia Wschodnia i tak dalej. Mało tego, czyli to takie słynne określenie, że Polska jest od morza do morza, to chodziło o Ocean Atlantycki do Oceanu Spokojnego. Mało tego, jeszcze mamy tutaj Adriatyk, mamy Chorwatów, Serbów. To byli też Słowianie, Polacy, tylko wszystkie te grupy, które dzisiaj nazywają się grupy narodowościowe, to tak naprawdę są Polacy, którzy mówili językiem, już dialektem języka polskiego. Bo serbsko-chorwacki, ukraiński, rosyjski to są dialekty języka polskiego. Także korzeniem tutaj jest, to jest Polska, bo to jest kolebka właśnie tych wszystkich narodów, a czyli to się nazywają narody. To nie są wcale żadne narody, to są, można powiedzieć, że nasi rodzeni bracia, bo haplogrupa, czyli badania genetyczne, potwierdzają, że właśnie to wszystko funkcjonuje tak, jak mówię. Mało tego, jeszcze dalej musimy dolecieć. Jeszcze mamy północne Indie, mamy Kirgizję, mamy Tadżykistan, gdzie powtórzę tutaj za tymi firmami, że w Kirgizji to jest 60% ma haplogrupę, a północne Indie to samo. Słynny Kaszmir. Proszę bardzo, nawet w języku hindu mamy słowo tata. A więc po co się to mówi? Teraz odpowiadamy na to pytanie, dlaczego, a czy na jakich zasadach to funkcjonowało? No. Polacy potrzebują alternatywy, jeżeli odchodzą od kościoła. W porządku. Jak to się dzieje, że Polacy nie wiedzą o tej swojej historii? Ponieważ działa wróg. To jest wróg. Jest wróg, to jest linia rodowa Nemroda, zwanych Żydami.
Oni teraz opanowali, można powiedzieć, cały świat i praktycznie ten wróg ideologiczny i fizyczny, on doprowadził do wielu mordów na Polakach, szczególnie II wojna światowa rozpoczęta przez Niemców, a praktycznie Hitler czy Stalin, to byli Żydzi, dokładnie linia rodowa Nemroda, to się tak inaczej nazywa, to właśnie oni doprowadzili do takich strasznych mordów, gdzie wyrżnięto, nawet po zakończeniu wojny światowej, raczej II wojny światowej, już kiedy była władza ludowa, wybito co najmniej 600 tysięcy polskich patriotów, tak zwanych wojowników, bo o nich wtedy będziemy mówić, o tych wojownikach. Mamy taki genotyp. No i na ten genotyp się poluje. I teraz mamy to i teraz wchodzimy tutaj w to, widzimy taki bardzo długi wstęp, ale niestety nie da rady inaczej. No bo ktoś, kto pierwszy raz wskoczy w film, no i zaczynają mówić, nie? To potężne państwo funkcjonowało scementowane wiarą w Boga. Ale czy oni musieli mieć jakieś procedury? Kilka tysięcy lat, trzeba to podkreślić. Tak, to było bardzo dawno. Kilka tysięcy lat, proszę Państwa. To było bardzo dawno. I oni mieli wiarę w Boga. No, tutaj kwestia chronologii, tej oficjalnej, ona jest po prostu walnięta na 1000 lat co najmniej, a więc powiedzmy, no, będziemy określać tak. Przed Mieszkiem co było? Tak zwane rodzimowierstwo. A jeszcze wcześniej, co było? No właśnie nic nie było. Nie było rodzimowierstwa. Dzisiaj mamy na przykład, i teraz tak, dzisiaj mamy powiedzmy no, rodzimowierstwo, jakieś ruchy słowiańskie i tak dalej. Ale co chcę powiedzieć? Na tym samym początku Bóg nie wymagał od Polaków, narodu wybranego, bo jesteśmy narodem wybranym przez Boga. Mieliśmy w historii taki właśnie okres. Nie mieliśmy nic, to znaczy nie mieliśmy żadnej jakiejś religii, jakiegoś kultu, w ogóle to nie było potrzebne. Dopiero później, poprzez, ponieważ no, to potężne państwo funkcjonowało, cementowała to wiara w Boga i Bóg ingerował, jeżeli jakieś okoliczne ludy nemrodyczne atakowały to potężne państwo, to wtedy po prostu Bóg działał, no i słuchajcie, taki odprysk tej całej historii mamy w Starym Testamencie, proszę bardzo. My tutaj mam tutaj Pismo Święte. Jak przeczytamy, akurat co do tej działki, to akurat jestem dobrze zorientowany. I właśnie ten element tutaj, jak mamy w Starym Testamencie, kiedy Bóg wręcz każe wybijać całe narody, to właśnie to była cena tego, żeby to państwo funkcjonowało. Te Polonorum Imperia, mówiąc po łacinie. I to było, czyli oni nie mieli nic. I teraz w tym momencie, kiedy oni już zaczęli sobie ściągać jakichś greckich bogów, kult solarny, wsadzili sobie jakiś tam kult gwiazd jeszcze, wszystko w Starym Testamencie jest potępione, dopiero wtedy Bóg stwierdził w porządku. Nie chcecie? Nie chcecie mnie? W porządku, dajcie sobie teraz sami radę. I później to państwo zostało rozczłonkowane. I później te wszystkie konflikty i tak dalej. Mało tego, to był już pierwszy element odstępstwa od Boga. To właśnie te kulty solarne, jeszcze raz, kult gwiazd, greccy bogowie, tak jak Janus i tak dalej. Ale pamiętajmy, że to imperium było potężne. No i w tym momencie takim pierwszym elementem tego, to się dzisiaj nazywa rodzimowierstwo. O, coś w tym stylu. Ale o tym zrobimy następny film. Nie da rady. Nie da rady. Chciałbym, ale nie da rady. Ja właśnie muszę o tym powiedzieć, żeby teraz widzieć... Stworzyć fundamenty. Trzeba dobrze powiedzieć o tym początku i wtedy możemy sobie dyskutować. I teraz, co ja chcę powiedzieć właśnie? Przez to rodzimowiectwo, tak? I w tym momencie, kiedy był stan takiego rodzimowiectwa, przyszedł Chrystus. Ale gdzie On przyszedł? On przyszedł nad Bosfor. Urodzony na Krymie. I bywał w Indiach, u Buddów. On tam też im wykładał. Nazywał się Isa. Dokładnie tak jest jego imię. Po rosyjsku brzmi Isus. No i teraz co chcę tutaj jeszcze dalej tutaj powiedzieć w tym? On chciał jakby ich tutaj, żeby doszli do opamiętania i żeby wrócili do właśnie tego stanu sprzed rodzimowierstwa.
Ale niestety oni, niestety powiedzmy, to się nie udało. Mało tego, odrzucili Chrystusa, co spowodowało, że wariant chrystusowy, tak zwany odstępczy, zwany chrześcijaństwem, został wbity w państwa słowiańskie. Te rozczłonkowane państwa słowiańskie. I mamy to właśnie dlatego... Stworzono strukturę uzależnienia. Dokładnie. I jeszcze te, nie tylko tę strukturę uzależnienia, a jeszcze, ale ona, żeby ukraść Polakom tożsamość... Legalnie. Tak. To zabrano im pismo runiczne i zamieniono pismem łacińskim. Cyrylica jest pochodną pisma, ona się jeszcze ostała. U Bułgarzy, Macedończycy, Rosjanie, Serbowie, oni jakby uchowała się te pismo runiczne, tylko to już jest pochodne, ta cyrylica to już jest pochodne, bo pierw była Bukwica, Głogolica i jeszcze coś tam, czwarta jeszcze była. A więc ukradziono Polakom pismo runiczne, bo jakby było i w ten sposób Polacy zostali jakby wytraceni z takiego impetu, kim oni są. Dzisiaj na przykład pytasz Polaka, co ty jest za jeden? On nie wie, jaka była historia. To tutaj na Królewskiej my tutaj posuwamy całkiem niezłe tematy historyczne. Robiąc rewolucję w mózgach. A to, no wiesz co, rewolucja. Może inaczej. Niektórzy mi mówią, że a ty wiesz co robisz? Ty wywracasz wszystko do góry nogami. Ja mówię, nie, było wywrócone do góry nogami, a ja teraz kładę to z powrotem, tak? Ten stół stoi, nie? On stoi teraz na nogach, nie? Ale on był wcześniej wywrócony historycznie. Łatwiej takiego tira przewrócić, niż go powrócić do jazdy naprawiając. Dokładnie, bo jak się przewróci... Więcej energii wchłoniesz. Mało tego. Tir jak się wywróci, to się uszkodzi. To w sumie postawi się już uszkodzony, to trzeba na warsztat. Dokładnie. I to no, ma się robić teraz. No staramy się robić, no. A ludzie no po prostu niestety... I badamy przyczyny, komu zależało na zniszczeniu, dlaczego stworzono takie struktury przejęcia kontroli nad imperium no, Słowian. Tak, i trzeba było jeszcze tego to zniszczyć. A więc trzeba było wprowadzić tutaj całą armię agentów nemrodycznych, którzy z ogromnymi pieniędzmi przyszli z zachodu i wpuścił po jeden z króli. I wpuścił praktycznie sabotażystów, czyli wpuścił linię rodową Nemroda, czyli Żydów, którzy po prostu Polskę niszczyli, doprowadzali do ruiny. A jeszcze mało tego, niedawno się dowiedziałem, taki numer wyszedł, że nawet się dowiedziałem, bo to wyczytałem, że część pieniędzy dla rewolucji francuskiej, 1700 i tak dalej, pochodziły z polskich dukatów, a w Polsce się produkowało fałszywki. Taki numer. Właśnie to się no skarb średni też potwierdza, że mieliśmy potężne złoża monet jako zastawy, pożyczaliśmy królom na świecie pieniądze. My z Polski i tutaj niedaleko Wrocławia odkryto, prawda, przez wykopaliska niechcący w Środzie Śląskiej. Właśnie ten element finansowy, no, żebyśmy no potęgą finansową. Tak, a więc były polskie dukaty i one po prostu, jeżeli lichwo zdobywało się te dukaty, to je nie tutaj nie inwestowało się w infrastrukturę jakąś, tylko wywalano to za granicę, bo to była międzynarodowa siatka tych nemrodystów. I oni na przykład z tych dukatów polskich, tutaj ciężko wypracowanych przez naród przez setki lat, oni finansowali rewolucję francuską tak bardzo krwawo, tam krwawa łaźnia była, to tam tylko na jednej prowincji to zginęło 100 tysięcy ludzi zarżnięto jak świnie. Takie rzeczy to odchodzi. Ja się mówi, takie hasło są dzisiaj, moja rewolucja francuska, jak to jest wolność, równość, braterstwo. To ja bym to powiedział inaczej. To jest powiedzmy zarzynaj, wieszaj, pal, top. I to takie hasło są tej rewolucji, ale nie wolność, równość, braterstwo. I ukradnie tyle twoje. Tak jest, ile ukradnie. To jest rewolucja. I w nogi. I w nogi. Dobrze. Cię nie złapali. Mało tego. To jeszcze... I to trwa do dzisiaj. I jeszcze musisz zabić. Pierwszy musisz zabić. Pierwszy no musisz tak. Ukraść. Tak, tak jak postąpiono z templariuszami w 1307 roku, tak? Tak jest. Ale to jest, templariusze to jest następny temat. Znaczy, no to jest... No, to też nie możemy mówić. Tak, no ale teraz wracamy do tego. Czyli mamy tutaj całą fazę odstępstwa i w tym odstępstwie my mamy, dzisiaj też mamy kogo? No mamy naród polski. Mało tego, ten naród polski jest tak traktowany, że powiedzmy, że naród rosyjski. Nie, nie, nie. To są też Polacy, tylko mówią innym
językiem, to znaczy innym. To jest pochodna języka polskiego. Czesi, pochodna języka polskiego. Serbowie, pochodna języka. To są też Polacy. Ukraińcy? To samo, to samo. Bo ja wczoraj na wykładzie byłam, gdzie człowiek, wykładowca twierdził, że młody człowiek, że to są bardzo różne narody. Aha. O. Takie głupoty wcisnął. Właśnie to jest główna idea, że to są jakieś inne narody. Aha. Nie, nie. Dzieli rząd, tak? Słuchajcie, ja mieszkałem jakiś czas... Dezinformacji jest bardzo dużo. Ja i mieszkałem na Ukrainie, wśród takich właśnie... Ja mieszkałem i w Moskwie, i na Ukrainie. To przez nimi rozmawiałem. Tam po prostu... to są tacy sami ludzie jak my. To nie myślę, że tam ktoś i tak dalej. Tylko oni są sterowani tą linią rodową Nemroda, czyli Żydami. Dlatego po prostu robi się antagonizm. Ukraińcy są taki sami, tacy sami Polacy jak my. To są też wojownicy. Jak najbardziej. I ktoś bym tutaj pomyślał do, przy okazji powiedzieć o Ukrainie, żeby to wzięli. A Chmielnicki, to dlaczego on tak wojował z Polakami, nie? No za co on tam wojował? Też doczytałem się. Trzy worki pieniędzy było po temacie. No kto je dał? To się proszę domyślić. Kto Chmielnickiemu dał kasę na organizowanie armii i powstania? No, a z drugiej strony, kto popychał za pieniądze grube polskich panów, żeby po prostu wojowali z Chmielnickim? Przecież można było się zawsze dogadać. Zawsze taka historia jest taka, że nie wiadomo o co chodzi. Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi, nie? Ale były w tym momencie, pozwolę sobie uzupełnić, informacje szczątkowe, które do mnie dotarły. Smoleńsk 1610 rok. Pamiętamy taką datę? Było coś. A pamiętamy Moskwa, te rzeczy, no. 1608, tak? No mniej więcej. Tam był hołd. Tak. No i właśnie to było w Smoleńsku, 1610 rok. Pomimo tych różnych dziwnych rzeczy, Polacy sobie dawali radę. Doprowadzili do hołdu. No tak, ale to było właśnie tym wynikiem właśnie tej propagandy, która też wtedy działała w XVII wieku, że to oni są, że to jest inny naród. Ale spokojnie Polacy swoją mądrością dawali sobie radę, chociażby to, że dzisiaj po polsku mówimy. Także jakby to być siła Polaków jest niesamowita. Zresztą nowoczesny Izrael stworzył Polak z Płońska Ben-Gurion. Sowiecki 1863, tak? 1683. Nowoczesne co? Nowoczesny Izrael. Polak stworzył. Co to jest Ben-Gurion z Polski? Izrael? No ten po wojnie. Także to ten Polacy, jak w państwie Palestyna położony. No tak? W tamtym kraju. W tym obszarze, tak. To Polak stworzył? Tak. Żarty. Nie. No właśnie nie. No właśnie, nie. No właśnie byłem tam i na lotnisku, patrzę, byłem z ekipą dziennikarzy, około 100 dziennikarzy, wszyscy przeszli obojętnie i tak się patrzyłem, który zaskoczy, nie? Ja zrobiłem sobie zdjęcie pamiątkowe jako jedyny, mówię, wszyscy przeszli, Polak, na lotnisku w Tel Awiwie. Jest. Także Polacy mają ten power potężny, no już nie powiemy, prawda, o Moskwie, że jakby tutaj pomimo różnych dziwnych rzeczy odradzamy się i przejmujemy kontrolę. I myślę, że w tej chwili, tak odnosząc się do dzisiejszych czasów, Polacy są oszołomieni sytuacją na wielu płaszczyznach od religii, gospodarki, ale mają ten power, który powoduje, że przetrwaliśmy. Jesteśmy w strukturach światowych, bo niestety doprowadzono tych naszych, że tak powiem, wojowników do ucieczki z kraju, ale z drugiej strony są to pewne elementy ogniwa, które prawdopodobnie, mi się wydaje, staną się pewnym inicjatorem odtworzenia to, o czym tu mówimy, tak? Tak, tylko że tutaj jeden taki szczegół trzeba powiedzieć, tutaj jeżeli mówimy o państwie Izrael, że to właśnie w roku 1939, tuż przed wybuchem II wojny światowej, kiedy Niemcy napadły, to polski rząd wyszkolił przez 4 miesiące jakąś grupę Żydów, którzy później z Andersem przewędrowali i w sumie ci Żydzi, powiedzmy, wieszając brytyjskich żołnierzy i wysadzając ich rafinerię, założyli państwo Izrael. To tak na marginesie. A Ben-Gurion niestety nie był Polakiem, ale to już jest oddzielny temat. W Polsku się urodził, nie? To, że on się tam... W Polsce było, no też mieszkali Żydzi przecież przed II wojną światową. Dzisiaj mieszkają w Polsce tak samo. Ale nie, to, że ktoś się tutaj urodzi, to nie znaczy, że on jest akurat z automatu Polakiem. Ja jedynie nawiązuję do kultury
jakby to powiedzieć, inteligencji fundamentalnej Słowian. W tych kategoriach, że mamy, że powiem, utajnione pewne predyspozycje, które są prasowane wszystkim równo przez różne struktury, no niestety nawet i kościelne, szczególnie i kościelne, bo mają to potworne pieniądze. I mamy tutaj... które my płacimy. No dobrze, i teraz o co chodzi? I teraz też żeśmy tu przeszli przez tę całą historię, tutaj mamy Ukraińców, tutaj mamy wszystkich tych Rosjan i tak dalej. No Niemcy nam jeszcze. Niemcy, no dobrze, Niemcy to jest oddzielny temat. Ale oni niedługo powstali temu. Tak, oni niedługo, ale to... Ale agresywny naród, bardzo agresywne tradycja. Państwo, ale... niezdolne do pokoju państwo, które dalej nam zagraża. Tylko mamy tutaj powiedzieć tak, no to jaki jest konsensus, jaki to jest sens, że mamy tak potężną historię i tak dalej. Czyli nam zabrano, znaczy zabrano, to linia rodowa zrobiła, że nam zabrano właśnie tą historię, tożsamość, zabrano nam co? Ten pismo. Tak, fundament. To jest bardzo ważne. To jest pismo nam zabrane. I bo jakby było pismo, no to wtedy, aha, no to jacy tutaj tego, a tak pismo po prostu wybiło jakby tutaj ten cały, wybiło ten impet taki, że kim ty jesteś. Tak podczas II wojny światowej zakaz mówienia i pisania po polsku, tak? Tak jest. Mamy przecież za Bismarcka takie podobne sprawy. To wszystko się ciągnęło, żeby tych Polaków wynarodowić. Ale to prawdopodobnie po chrzcie Mieszka I też się działo, że zaczęto wprowadzać łacinę do kościołów i zabraniano Polakom pisać w runach. O, właśnie. Tak, tworząc cały system. Tak naprawdę to Hitler tylko przekopiował. Tak, on tylko skalkował to do... i inni oprawcy, ja szczególnie właśnie z niemieckiej strony. Po prostu to zabranianie Polakom pisania i mówienia w swoim języku, to jest... Ale teraz trzeba tutaj też powiedzieć tą najważniejszą rzecz tutaj, nie? Bo już dużo rzeczy już mu to powiedzieli. Dlaczego to się udało? Tak, bo to się udało im, spokojnie. Jakby nie było. To się udało, ale nie do końca. Bo zachowali strukturę, logistykę i finansowanie. Podbitych narodów, tak? To jest kwestia finansowania. Ale też struktur. Ja jestem inżynierem od systemów, więc no dobrze, tak będę patrzył przez boczenie moje tak. Zero-jedynkowe. W porządku. I teraz co my tutaj chcemy powiedzieć tutaj w tej kwestii duchowości, religijności i tak dalej, że w sumie dzisiaj Polacy są w stanie odstępstwa. Ale teraz tak, jakie jest wyjście? No to słuchajcie, jakie jest wyjście? No to bo przecież wszyscy chodzą do różnych kościołów. Tych kościołów jest cała armia. No to teraz w tym momencie tak. Czy jeżeli elementem scalającym państwo, potężne państwo od Brytanii po Sachalin był Bóg, to teraz tym elementem pomagającym nam w życiu codziennym też jest Bóg, ale już nie na zasadach odstępstwa. On jest. No, i teraz weźmy tutaj mój przykład. Ja należałem do dwóch religii, teraz nie należę od 6 lat do żadnej religii. Ale co powodują te religie? Że przez te, jak ja przerobiłem dwie religie, to ja po prostu byłem jakby zamknięty na pewne kwestie. Tak, czyli to jest. Religie. Tak, tak, tak. Religie powodują zamknięcie, czyli ten. Genotyp wojownika, on nawet nie wie, że on jest wojownikiem. A skąd my wiemy, że jesteśmy wojownicy? Jako Słowianie? Słuchajcie, wystarczy sobie Stary Testament poczytać. Jak zdobywaliśmy Eurazję. Tam była krótka piłka. Wszyscy nemrodyści szli pod nóż. Oni byli wybijani wszyscy. No, wszystko. I dlatego dzisiaj na przykład niektórzy krytycy Starego Testamentu mówią, że Bóg taki jest zły i tak dalej. Nie. To byli wojownicy. Oni zdobywali. Tego państwa nie szło przez wiele, wiele wieków zniszczyć. Ale po prostu zrobiono to. I teraz w sumie naszym jakby rolą jest, żeby odzyskać świadomość po to, żeby przygotować się na te wydarzenia, które będą w przyszłości. A w przyszłości, no to już powiedzmy, to niedaleki. A więc my się formuje. Tak, dzisiaj mamy po prostu się zająć tym, że wyjściem jest po prostu, realnie to trzeba wyjść z każdej religii. No, wyjście z każdej religii, to jest, a więc nie być w stanie odstępstwa, o tak.
Czyli to jest automatu, po prostu wszystkie jakieś tam pulty porzucić narzucone, i tak dalej, tak. Narzucane, nawet przyjęte, no bo jedni odchodzą od kościołów, ale idą w rodzimowierstwo. A tam przecież co to jest? Kult solarny, to jest odstępstwo. Kult solarny, kult gwiazd i tak dalej przecież, nie? To jest, a więc to też dzisiaj takie ruchy słowiańskie są tam, Facebook i tak dalej, tam grupy. Co powiem, mam taką ciekawostkę, że kolega próbował tam o historii Słowian powiedzieć tam, no była grupa Słowianie, czy jacyś tam rodzimowiercy i zaczął tam linkować pewne dane z mojego bloga, gdzie właśnie mówię o tej historii i tak dalej, z historii Słowian, to sprzed rodzimowierstwa. No to słuchajcie, ban od razu, wyrzucili z miejsca. Tak, tak. Są kontrolowane te strony i finansowane przez kogoś. Możemy się tylko domyślać przez kogo. Komu zależy na tym, żeby Polaków z deszczu pod rynnę prowadzić. No właśnie tak, żeby, tak ma być. No właśnie. Że jak nie tu, no to tu. Czyli wszędzie masz być w stanie odstępstwa. Jeżeli jesteś w stanie odstępstwa, no to po prostu nie możesz mieć zrozumienia tego, co się dzieje. No jesteś zamknięty. Jesteś zamknięty. Jak orzech. Dokładnie, jesteś zamknięty. Nie ma prawa wyskoczyć poza swoją orbitę myślową. I właśnie od tego są religie, propaganda i tak dalej. Czyli chcemy podnieść świadomość Polaków do swojej godności, żeby się unieśli poza horyzonty narzucane i zobaczyli to w szerokim spektrum. Wszystko na ten temat. Jeśli mamy internet, można w 5 minut zobaczyć cały świat, co się dzieje. Połączyć się, sieciować. Internet to w ogóle ma to do siebie, że w ogóle możemy tam znaleźć rzeczy, które sobie poukładamy. Poukładamy, ale jak będziemy otwarci, nie wiem. A jak zamknięty, to patrzysz, no nie wiem tego. Taka reakcja jest po prostu dziwna, że ale jest patrzysz, bardzo dużo dezinformacji, także ja bym tak nie przerzucała. No za to płacą duże pieniądze. No więc właśnie, no, ale więc tutaj Państwa prosimy o to, żebyście winy na siebie nie brali, jeśli zdarzyło się być w sekcie tej czy innej, jeżeli płacąc słono za to. Pogubiliście się w jakiś sposób na tej ścieżce duchowej, bo no, nie jest łatwo, dlatego że no wyrywać się z układu sekty to tak, jest prawie niemożliwe. To mają fantastyczne, no doskonałe. Cały system struktur uzależni. Tak. Do dyspozycji duże pieniądze, bardzo duże. A ile w Polsce na przykład zawodowych macherów od tego. Ale tutaj to, do czego ja niestety ciągle będę musiała sprowadzać temat, jest panująca religia w Polsce, Kościół katolicki. Nazwijmy konkretnie rzymsko. Rzymsko-katolicki. Bo ten imperializm rzymski, który niestety, wobec narodu polskiego ma długi, ma zobowiązania. Będąc tą religią powszechną, ma zobowiązania, których nie wypełnia. I ja proszę tego źle nie zrozumieć. Ja tutaj nie zamierzam ani krzyża, ani kościoła atakować, ale jednak nie sposób powiedzieć, że rola kościoła w ostatnich 26 latach od okrągłego stołu, przy którym kościół siedział w postaci tam wyznaczonych biskupów, odegrał po transformacji bardzo negatywną rolę w niszczeniu Polski i Polaków. Gospodarki całej. Gospodarki. W Wrocławiu nic nie mamy właściwie. Żadne zakłady nie odstały. Zostaliśmy wtłoczeni do NATO za zgodą tego kościoła. Zostaliśmy wtłoczeni do Unii Europejskiej za zgodą tego kościoła. Pod nakazem wręcz. Proszę Państwa, tak dalej to nie może być, że ten kościół za nic nie odpowiada. Oni, ci duchowni, przywódcy powinni jednak domagać się od polityków, że przed Trybunałem Stanu, karnym zaznaczam, czyli z karą, a nie takim tylko gołosłownym jakimś tam procesem, którym się niczym nie kończy, bo takich procesów Trybunał Stanu przeprowadził w ostatnich 20 paru latach kilka. Może nawet więcej, ale nic się nie zadziało, nic się nie zmieniło. Kary żadnej nie było, bo jeżeli sąd III RP nie był w stanie nawet jaruzelskiego Kiszczaka skazać za krwawy zamach stanu i to ludobójstwo, to, no to po prostu nie funkcjonuje. Ale także w kościele niestety. Ani samo
krytyka nie funkcjonuje, ani oczyszczanie się, tak jak od aparatu sądowniczego oczekiwano zupełnie fałszywie, że się samo odrodzi czy samo oczyści, tak nie jest i nie będzie, widać gołym okiem, ale od Kościoła też widać, że chyba nie możemy oczekiwać takiego samoistnego oczyszczenia się, bo wprowadzenie tutaj w 2016 roku Światowych Dni Młodzieży jest tragedią. Ale kto zrezygnuje z tak potężnych finansów? Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale spotkałem we Wrocławiu osobę protestującą na przystanku. Na początku to tak z przymrużeniem oka, ale czytam na billboardzie, które ta osoba przyniosła, zresztą na Facebooku umieściłem to zdarzenie, zresztą jest relacja filmowa taka drobna, którą kiedyś tam ujawnię. Ja nie miałem świadomości, o jakie stawki chodzi. Mało tego, to jest ukrywane. Ta pani mieszkała pod Wrocławiem i została, z relacji tak odczuwałem, w pewnym sensie napadnięta przez system małej miejscowości, jak to zazwyczaj wszyscy wiemy, jak tam funkcjonuje. I między innymi Kościół tam był. I najbardziej agresywny wobec tej pani. I się okazało, że ta pani to była lekarz nauk medycznych. Więc trafili na bardzo rozgarniętą intelektualnie osobę, która przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, dochodząc aż do Strasburga, gdzie się okazało, że my płacimy na Kościół rocznie 1,04 PKB. Przypominam, że na wojsko, z racji, że byłem pilotem myśliwskim, idzie 1,94%. Czyli połowę to, co na wojsko. Bardziej Kościół ma odpowiedzialność ogromną, w jakim kierunku prowadzi naród. To. Może zakończymy tą część. Ja chciałem na koniec. Proszę bardzo. Zaraz zakończysz, także co chciałem powiedzieć. No trudno, moje zdanie jest takie, że trudno od jednej grupy nemrodystów żądać jakiegoś rozliczenia drugiej grupy nemrodystów. Czyli hierarchowie Kościoła, czy tam powiedzmy różnych religii, to są, znaczy to jest moim zdaniem, oni są, grają z politykami w jednej drużynie, a więc to jest ręka rękę myje i ten numer nie przejdzie, a więc po prostu jedyne po prostu wyjście tutaj dla Polaków to jest takie, żeby po prostu nie uczestniczyli w tych różnych imprezach religijnych. Ale tu też i polityczne, Polacy są bardzo inteligentnym narodem, Słowianie. Chociażby ostatnie wyniki pokazały, oczywiście można mieć tutaj, bo słyszałem, że tam 20% było podrzuconych głosów, ale to nie słyszałem. Natomiast wynik frekwencji to był 49% niegłosujących. Czyli ludzie, doliczając tam jeszcze inne ilości, więc myślę, że do 60% można doliczyć ludzi, którzy oczekują nowych rozwiązań prawno-duchowych, bo to w pewnym sensie jest powiązany ten element. I oczekują na grupę. I tutaj myślę o tym elementem sejmowalnego, że to jest chyba jedyne rozwiązanie, które jest skazane na sukces. I to już bym powiedział już obecnie, bo za chwilę mam odczucia, nie wiem, czy podzielicie Państwo to moje spostrzeżenia, ale może dojść do bardzo nieciekawych sytuacji, no, rewolty w Polsce na tym tle. W związku z tym, no, nie wiem, jaka jest Państwa opinia, ale moje obserwacje tego dowodzą. Znaczy, ja też dochodzę do wniosku, że to się szykuje, jeżeli uda się Polaków wypędzić na ulicę, to może dojść do krwawej łaźni. Mało tego, wtedy będzie celowej. 39 rok, czyli wojska zagraniczne, 1066 ustawa. Tak, jeżeli Polacy wyjdą na ulicę, dadzą się sprowokować w jakiś sposób, albo będą jakieś grupy zagraniczne, które będą udawać Polaków. Mówimy, tak. Już się broni, całe tiry broni spotyka na internecie, więc mogą w Polsce, nie wiadomo skąd. Nie wiadomo co właśnie tego, może się okazać, że to... Uchodźcy jadą. Tak. Jadą uchodźcy do Europy i z nimi broń. Oni im dostarczają broń. No, a więc to jest złapa te fakty, że gdzie się pojawiają uchodźcy rzekomo islamscy, tak według mnie to są Żydzi, a nie islamscy. To tam jest broń. Dostarczana w kontenerach, w wielkich ilościach. Czyli co tutaj chcemy zapamiętać? Bo zaraz będzie dyskusja taka, że jak to się mówi, jeden sęk chcieli zrąbać, a wyrżnęli cały las. Zapamiętać tytuł naszego dzisiejszego spotkania.
Polacy potrzebują alternatywy, jeżeli odchodzą od kościoła. Od różnych kościołów, od różnych religii. I nawet nie jest wskazane rodzimowierstwo, tak zwana słowiańszczyzna. To są sekty. To są kulty solarne i kulty gwiazd, potępione w Starym Testamencie. A w ogóle kwestia Starego Testamentu to jest oddzielny temat i my tu zaraz będziemy o tym mówić. Także wszystko na razie. Dziękuję.